Rozkład tygodniowy z kart Tarota na następny tydzień. Witam Was serdecznie, wszyscy kochani Państwo, moi subskrybenci i wszyscy nowi. Oczywiście nowych słuchaczy zapraszam do subskrypcji, czyli zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem, a wtedy dostaniesz wszelkie powiadomienia od YouTube'a o moich nowych filmikach. Kochani moi, cieszę się, że jesteście. Jak zwykle proszę Was o lajki z ciuszkiem w górę, o komentarze pod filmikiem. I zapraszam Was na wróżby indywidualne, jeśli macie taką potrzebę, ponieważ wróżby indywidualne, kochani, są oczywiście dokładniejsze. I wtedy skupiają się tylko na Waszych zadanych pytaniach, oraz są robione na podstawie zdjęć i dat urodzenia, więc zapraszam Was serdecznie do wróżb indywidualnych. Teraz zobaczymy sobie cały tydzień, jak się zapowiada. Kochani moi, wyciągnę 7 kart, 5 kart na dni robocze i 2 karty na weekend. I przeczytam, co mówią karty o tym tygodniu następnym i zobaczymy, jakie są rady i przestrogi. Dobrze. Tutaj mamy już siłę. Siłę możecie potrzebować ewentualnie na następny tydzień. Musicie może, nie wiem, załatwić dużo spraw. Czyli potrzebujecie dużo siły, tak, do różnych przedsięwzięć, czy do jakichś ważnych spraw, ale również siła to jest karta seksualna, mówiąca o pięknym, nie wiem, seksualnym może czasie. Jakieś może tu przygody, czy no, może być też pięknie, tak? Romantycznie. Dobrze, w poniedziałek król mieczy. Król mieczy, czyli osoba spod znaku wagi, wodnika lub bliźniąt. Osoba ostra w zachowaniu, zimna, oziębła. Typ intelektualisty. Być może Wasz szef, być może jakiś ważny mężczyzna, który coś ma za Was zadecydować, lub Wasz partner, lub i Wasza energia, być może, że macie po prostu tutaj być mądrzy, przebiegli, przemyśleć wszystko na poziomie głowy, zaplanować, być rzeczowym, proszę, w załatwianiu spraw, tak? Zdystansowanym, ale przygotowanym i pokazać tutaj odpowiedzialność. We wtorek król monet. Król monet mówi być może o Waszym znowu szefie w pracy. Będziecie może mieli rozmowę tutaj z przełożonym czy z przełożoną o pieniądzach, o sytuacji Waszej zawodowej. Tutaj mogą być dobre jakieś rozmowy. No i w środę musicie zawalczyć o coś, jeśli walczycie o nową pozycję, więcej pieniędzy, czy więcej, nie wiem, godzin, projekt, nowe pomysły. Tutaj musicie zawalczyć o te pieniądze. Czyli mamy tutaj króla monet i rycerza monet. Jakieś sprawy pracy, sprawy zawodowe, finansowe. Tak? W czwartek jakaś wojna się tutaj wyjawia. 5 mieczy. Jakaś wojna, nie wiem, albo na przykład w relacji będziecie mieli jakieś kłótnie, albo w pracy, nie daj Bóg, się nie dajcie prowokować, ponieważ tutaj będzie jakaś dyskusja, jakiś problem, jakiś konflikt być może,
lub jakiś kryzys. Niezależnie w, ja, na jakim, w jakim aspekcie, tak? Czy w aspekcie pracy zawodowym, bo tutaj mieliśmy jakieś sprawy pieniężne, czy w aspekcie właśnie związków. W piątek musicie sobie wszystko przemyśleć, uspokoić się, zdystansować, przemyśleć, spokojnie ułożyć plan działania, być może, czy coś zadecydować. W piątek czas na przemyślenie, tak? Czyli wycofajcie się i tu jeśli były jakieś ważne decyzje zawodowo-finansowe lub jakieś turbulencje, wycofajcie się, skoncentrujcie i w cierpliwości, w spokoju, w harmonii podejmijcie jakieś decyzje. W sobotę jest tutaj triumf. Coś, jakieś dobre wiadomości, wygrana, być może zwycięstwo, dobra passa i cierpliwość, harmonia, balans, łagodność, cierpliwość, opanowanie. Też tutaj takie emocjonalne widzę karty. W niedzielę emocjonalność, ale taka łagodna emocjonalność. Być w zgodzie ze samym sobą i z otoczeniem, tak? No i też yin-yang, czyli damsko-męska harmonia, damsko-męska energia, która przepływa pięknie. Czyli taki spokój, harmonia jakby. No, sobota tutaj będzie coś, jakieś dobre, dobre wiadomości. Także kochani, tutaj jakieś mogą być sprawy ważne, finansowo-zawodowe czy egzystencjonalne. Uważajcie na pieniądze, walczcie tutaj o swoje racje, swoje projekty. Uważajcie, ponieważ ktoś może Was tutaj prowokować lub konkurować lub Wam przeszkadzać, bo jest jakiś ewentualnie problem, kłótnia, spór, także uważajcie. W piątek przemyślcie jeszcze raz na spokojnie wszystko. Także kochani, życzę Wam pięknego tygodnia i żeby wszystkie Wasze sprawy tutaj, niezależnie o co pytacie, potoczyły się pozytywnie w następnym tygodniu. Do usłyszenia już wkrótce.